Cześć, witam Was wszystkich w dzisiejszym odcinku. Ten odcinek będzie o macie węchowej. Moim zdaniem mata węchowa to jedna z najlepszych zabawek dla psa. Zmysł węchu, w ogóle węszenie jest bardzo istotne w życiu każdego psa. To właśnie zapachy dostarczają pupilowi olbrzymią dawkę informacji o otaczającym świecie. Rozpoznaje tak przyjaciół, rozpoznaje tak inne psy, niebezpieczeństwo. Zapach innych zwierząt potrafi dać takie dane jak płeć, wiek, a nawet choroby. Pies przez węch może rozpoznawać różne choroby. Jeżeli chodzi o matę węchową, mata węchowa jest bardzo prosta, jeżeli chcielibyście ją stworzyć samemu. Jest to zwykły kawałek tak naprawdę gumy z dziurami. Te wszystkie dziury są splątane frędzelkami. Im więcej frędzelków, tym lepiej. Między te frędzelki wrzuca się smakołyki. Pies później węszy, wyszukuje smakołyki. Bardzo często zajmuje mu to dużo czasu. Tak naprawdę im większa mata, tym więcej czasu zajmuje to psu, żeby znaleźć tutaj te smakołyki. Jest to bardzo istotne dla psa, ponieważ przede wszystkim uczy skupienia. Korzystanie z nosa wymaga tutaj od psa bardzo ogromnej ilości uwagi i koncentracji. Jeżeli macie psy, które są lękliwe, mata węchowa z pewnością dodaje pewności siebie. Sukcesy tutaj, które jak pies znajduje smakołyk, zostaje nagradzany, na pewno pomagają mu tutaj zdobyć pewność siebie. Ja korzystam z maty węchowej bardzo często, żeby zmęczyć mojego psa. Zazwyczaj jest tak, że wychodzę do pracy, wrzucam mu smakołyki do maty węchowej, zajmuje mu trochę czasu znalezienie tych smakołyków, jest zmęczony. Badania gdzieś tam pokazują, że wyszukiwanie smakołyków na macie węchowej spala więcej kalorii niż bieganie z psem, więc to jest naprawdę olbrzymi wysiłek, tutaj praca nosem dla psa i praca z taką matą węchową. Mata węchowa też pomaga w różnych innych problemach. Aktywność węchowa to naprawdę doskonałe narzędzie podczas pracy z psem nadpobudliwym, nerwowym czy z problemami behawioralnymi. Tak jak wspominałem, mata węchowa jest stworzona tutaj na tym przykładzie. Jest to kawałek gumy z dziurami. Między te dziury są wplecione z frędzelki. Im więcej tych frędzelków, tym lepiej. Zaraz tutaj Wam pokażę, jak z niej korzystać, jak ja z niej korzystam zazwyczaj, jak wychodzę z psem, żeby go trochę zająć, żeby nie stał mi przy drzwiami. Bo on zazwyczaj myśli, że wychodzimy na dwór, a ja akurat jadę do pracy, więc przynajmniej chwilę czasu zajmuję się tą matą węchową. Nie wie, że wychodzę. Później jest święty spokój, nie szczeka mi pod drzwiami. Ta zabawa polega na tym, że chowam mu parę smakołyków. Już tutaj otwieram worek, pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Wrzucę mu jak najmniejsze kulki, żeby miał jak najwięcej zabawy. Zostaw to na razie, poczekaj. Skitram tutaj jeden. Wsadzę tu drugi, wezmę mu jeszcze z dwa smakołyki, wcisnę. O, cyk. Im głębiej schowamy, tym więcej czasu zajmie mu szukanie. Szukaj, tu, szukaj. Super. No, mój pies jest dosyć duży, ta mata jest malutka, więc nie ma problemu gdzieś tam z wywężeniem tych smakołyków. Im większa mata, tym więcej czasu zajmuje to psu. Ma z tego też większą frajdę. Te kulki są też małe, więc bardzo często w te dziury gdzieś tam wchodzą, że nawet językiem nie może ich wyciągnąć. Matę ma tą już rozpracowaną, bo jest dla niego strasznie mała, więc gdzieś tam nie ma problemu ze znalezieniem smakołyków. Maty nie są drogie. Myślę, że taka fajna mata, dosyć duża, kosztuje około 50 zł. Warto w to zainwestować, bo daje psu bardzo dużo zabawy. Samo obserwowanie psa też jest dla Ciebie na pewno frajdą. No i przede wszystkim pies ma co w domu robić. Nie gryzie mebli ani nic takiego. Szukaj, może coś tam jeszcze jest. Szukaj, szukaj. Dobra, na dzisiaj to tyle. Dziękuję, że poświęciliście mi swój czas. Jeżeli filmik się podobał,
Zasubskrybujcie i czekajcie na więcej.